Czołgiem czołgiści, w tym odcinku chciałem pokrótce przedstawić swoją paczkę modów do aktualizacji 9.9. Wiadomo, nie zawiera ona jeszcze wszystkich modów, które bym sobie w niej widział, ale już kilka jest dostępnych, a wiadomo, gra bez modów to jednak nie to samo, także na początek przedstawię może skład paczki. Jest to XLM, jest to zoom out, czyli oddalanie kamery. Mimo, że tutaj jest dostępnych więcej modów, ja z nich nie korzystam i nie są one w paczce. Oraz także Max Farplane, czyli modyfikacja, która zwiększa widoczność krajobrazu roślinności na polu bitwy. Oraz także jeszcze modzik, który usuwa mgłę w trakcie bitew. Jak to wygląda, to macie tutaj podgląd. Oznacza to więcej FPS-ów w skrócie, także praktycznie same plusy posiadania takiego moda. No i tak, co należy zrobić? Trzeba po prostu przejść do opisu i stamtąd pobrać pliczek. Jest to archiwum zip, które waży 9,5 MB. Aby pobrać, klikamy Download Now. Ja już to akurat pobrałem. No i to trzeba po prostu rozpakować. Ja tutaj mam program WinRAR. Klikamy wypakuj tutaj i po problemie. Po rozpakowaniu kopiujemy folder resmods. Wklejamy do głównego folderu z grą. Wiadomo, tylko należy pobrać łatkę. Dzisiejszą przypominam jeszcze raz. No i tak naprawdę teraz już tylko uruchomienie kolorków w trakcie bitew, jeżeli oczywiście sobie życzymy. Jak to robimy? Na początek należy przejść na stronę mod. Kurde, tutaj ja oczywiście mam swoje problemy, ślepy jestem. modxfm.com. Pojawi nam się taki napis, taka stronka. Klikamy English. Tutaj w prawym rogu należy się zalogować używając konta World of Tanks. No i potem, tak naprawdę już prościzna, klikamy Update, czyli aktualizacja statystyk i aktywacja ich, czyli w skrócie trzeba aktualizować to, co tyle, ile tutaj mamy podane czasu, czyli zazwyczaj jest to co 14 dni. Po tym czasie kolorki wygasają, no i bez aktualizacji się nie obejdzie. Także tyle. Teraz przechodzimy już do WOTA. Zobaczycie sobie, jak to wygląda w praktyce.